Hej, czy jesteś bardziej w kolejnym kanale, gdzie będzie nowa seria, czyli GTA 3. Właściwie po skończeniu GTA San Andreas postanowiłem zrobić serię z GTA 3, więc nie ma co przedłużać. Start game. Tutaj patrzę tylko, czy gra start game. Więc tak, w tą grę powiem wam, że grałem tylko raz. Tak, nie grałem nigdy w GTA 3. Po raz grałem. Gdy bohater jest Claudę, który gada. A to jest Katarina z GTA San Andreas, w której były misje te napady na wioskę. O, to jest GTA San Andreas. Tylko, że wtedy Katarina inaczej wyglądała. Niestety na razie musimy trzymać bez spolszczenia, bo nie mam akurat w tym momencie internetu, więc nie będzie po polsku na razie gra. Oczywiście grafika bardzo słaba. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses, and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward, when identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarters databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. Jest ta gryfka bardzo słaba, słabsza o wiele od GTA San Andreas, bo ta gra jest 2002 roku, a GTA San Andreas 2005. Się udało się ukończyć GTA San Andreas po małych problemach z Las Ventures, jakie były tam związane z usunięciem save'a, ale to sobie obejrzyjcie. Będzie bardzo długi filmik początkowy, tak samo jak GTA San Andreas. Guys, my brother. Guys, my brother. Dobra. Tak. Jak tu się dziwnie chodzi, tak. Ale jakie małe te znaczy się są do tego. Nie będę jak do miejsca. GTA 3, GTA Vice City i GTA San Andreas to są gry 3D, a GTA 4 i GTA 5 to są już gry HD. A tamte nie wiem, jak się nazywają. Pikselowe chyba jakieś. Czekajcie, teraz piszę sobie tego, co zrobić trochę. Tym myszką się nie da ruszać, jak się jedzie samochodem. To jest coś, to jest utrudnienie. Co
around the back and use the service door. Luigi's girl. Girls. Dziewczyny Luigi'ego. Wait here, man, while I go in and talk to Luigi. Got some business upstairs. Well, maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Get a... Nie wiem, nie wiem czytać. Nie wiem czytać po angielsku. Szybko to miało to, ale słyszałem, kto to miał od tego. On się ślizga. Sorry. Tu się ten dym stało tu. Znowu ten zaraz. Are you ready to party? These boys certainly are. And I hear the lead singer's out of therapy and ready to date your sister. Sorry, ale musiałem było wyciszyć muzykę, bo był po prostu prawa autorskie. Nie wiem, czy ta filtera wejdzie. To jest to prawa autorskie. Ale jeżeli wejdzie, to bardzo fajnie, jeżeli nie, to od nowa nagram. $2500 to nieźle. Gita San Andreas się mniej dostawało za misję. Chyba nie o co, zrobił dalej misję. Wsiadł z tego auta. Ale się skacze. Luigi said to give you this, so here, take it. There's no high on the screen. Goes by the name of Spanker, some wise. It introduces this trash to my girls down from the top. Go and introduce a bat to his face. Then take his car. Sorry, że tak skaczę, ale mi się robili sterowanie z... I ta sadra, w tej grze nie da się biegać. Nie da się sprintować, a nie da się dobiegać. Sprintować tak. Da się tylko skaczać. W ogóle jest, że królą. Teraz zauważyłem, normalnie kurwa, daleko jedę kurwy z GTA San Andreas. Ja pamiętam gdzieś, ja, kurde, sorry, bądź kapko. Ja pamiętam gdzieś, tutaj powinno być gdzieś tutaj, w tych okolicach jest Banshee, bo oglądałem u Jodziego. GTA właśnie serię. Ty, ładno mi raz. Jezu, jak się ślizgają te samochody. Patrzcie. Tu drifta nie trzeba robić w ogóle. Tu nic tego nie... Nie trzeba używać, żeby drifta zrobić. Wow!
Ty patrzcie, jak trafiła do kolesia, który miał broń. Jak się źle jeździ, jak nie można tą kamerą obsługiwać w trakcie jazdy samochodu, nie jest taką czkawką. Gdzie ta sadra się płaci z tuba? Chodzi. CJ nie potrafił. CJ się odwracał w tę stronę. Miał 9 strzałów. Szybko tylko pójdę. Jezu, Bóg. Zobaczę tylko ile już odcinek trwa. 11 minut. Serio? Sorry, 11 minut. Odcinek trwa. Już dwie misje zrobiłem. Ludzie robią. O, nie trafię. Jednak trafił. Patrzcie. What? Ole, słuchajcie. Ty, to nieźle. Ale ty, jak trafiłem. No i już po samochodzie. O, tam są czarne interesy, czekajcie. Tu już 5000? Czekajcie. To nie żadne czarne interesy. A czemu tu się policjant zarespił? O, pierwszy raz jest w tej grze goni policjant. Co jest? Okay. Drive Misty for me. What am I gonna do? Hey, I gotta talk to you. Alright, Nick, I'll talk to you later. How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. You want some action from his regular girl, Misty? Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo type. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Joey Leone. Właśnie, taka ciekawostka. Jest taka rodzina Lyon w Liberty City, co ja? I po prostu ta rodzina jest mafią. To jest największa mafia w serii GTA. Więc jest tak, właśnie Lyon to jest największa mafia w serii GTA, a w tej części jest bardzo dużo Lyon. Lyon znaczy. Lyon to Lyon. Związany z Lyon. Jezu, jaką czkawkę mam. Sorry. Oh.
chcieli, on też byłby Gitas Andreas, jak, bo te Casino Caligulas, nie? I tam właśnie był ten facet z takimi wąsami, chyba w trzeciej misji on był dla Casino Caligulas. I to właśnie jest ten jakby taki główny Leon, co nie? Joey. Warsztat u Joey'ego. I'll be with you in a minute, spark plug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? Wish I could start with this one. Tell me. It is to turn the phone over. Hey, I'm bored. When are you gonna drill me? In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Ferrelli brothers have owed me money for too long, and they need to be taught some respect. Lips Ferrelli is stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car, take it to 8-Ball's bomb shop up in Harwood. You know 8-Ball, right? Once he's fitted it with a bomb, go park the car where you found it. Then sit back and watch the whole show. But hurry up, you won't be in forever. Yes, ty, no jest ten. Ograniczenie czasu. Tam jest jaka czasówka, a... Tutaj byliśmy w Gitas Andreas, pamiętacie? I tutaj byliśmy w Gitas Andreas i robiliśmy tę misję. Tutaj właśnie dla Leon. Byliśmy tutaj w Liberty City i po prostu w tej restauracji się strzelaliśmy, bo ja właśnie teraz patrzę na te wjazd, tak widzę. Ale nie wali. Serio, będę się jechał, jechać jeszcze tam, bo nie ma nic. Proszę. Dobra. No, ale trzeba jechać jeszcze. Szybko odwodnić, kurde. Żeby teraz nigdzie nie wychalić. O Jezus, już się bałem. Trzeba to zrobić. Szkoda, że nie ma tylko kamerą ruszać. To jest takie budynienie, to wielkie. Jest, udało się, dobra. A.
zdecydowałaś bombę. Dobra, bomba. Lewym przyciskiem myszy. Się aktywuje bombę. Jezu, sorry, was, ale mam taką czkawkę. I bobo. Ile? 10 tysięcy, bo to będzie mi zaraz miliona ran. Bo miliona to jeszcze trochę brakuje. Idźcie jeszcze raz. Ile do końca? Ile? Dobra, już 20 minut. To podejdziemy sobie tam do domciu i zakończę odcinek. Zarzuciło w tym. Baseball tu jest, nawet. Dobra, więc tu zakończyłem. Temu nie może się... To ci nie może twarzy podwrócić. To za ciecz. Ciecz. Dobra, więc jeżeli wam się dzisiaj podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!